Co potrzebujesz? Broń, dragi. Nie. Pierwszy problem, to chciałem zagadać, czy ma pan może tutaj na tym burgerku na zapleczu jakieś takie artefakty, co są wykorzystywane do burgerka, które są na mało dostępne i nie da się kupić w sklepie? Nie mam suwenirów tak zwanych. Wygląd, co ci chodzi. Mam legendarny laptop hakerski z czasów jeszcze takich, jak fleki były w mieście zamknięte na klucz. Cena aktualnie to $1,000,000. Chyba mnie nie stać, bo ja nikogo za mną nie ma? Nie ma. Nie ma za tobą nikogo. To posłuchaj, to może jeszcze jedną sprawę jeszcze mam do ciebie. To jest propozycja do odrzucenia. Muszę się zamienić w słuch. Zamieniłeś się w słuch? Tak. Jasne. To posłuchaj, może wpadł na taki pomysł, posłuchaj generalnie, taki pomyślik, że może zacząłbyś robić burgerki z chmielem, co? Zacząłbyś rzucać na przykład chmielowy burger, tak? O, i by był chmielowy burger. Były chmielowy burger, 10% ze sprzedaży dla mnie i byłoby elegancik, cycuś, glancuś. Rozumiesz? Nie. Ja cię lubię chmiel, ale nie. Co? Ja cię lubię chmielasz, ale nie. Ale chmielowy burger by się sprzedał. Co? Ale chmielasz, ty się sam śmiejesz przy tym, jak o tym mówisz. Kurwa, nie mogę. Śmielasz. Pisuj mi chmiel burgera, nie śmiejąc się. Zrób mi TED Talk, nie śmiejąc się o chmiel burgerze i pomyślę o tym. Kurwa. Ja, proszę. Ty teraz nie możesz się przestać śmiać. Ja o tym wiem, bo milczysz. Śmiejesz się w środku, śmiejesz. Ja to wiem. A mi było już od śmiechu. Już się teraz ze śmiechu chmiela. Nie ukrywaj tego. Śmiej się na głos. Generalnie to się... Słuchaj, chmielo burger, tak? Jezu, nie mogę, kurwa! Ja pierdolę! A co, bo był zły pomysł? 10% sprzedaży, tak? Chmielowy zestaw! O, wiem, mam lepsze! Zrobiłbyś nowy zestaw tym, dorzucałbyś wszystkich chmielu. Chmielowy zestaw za $1,000, $100 dla mnie. Może być na tym 50, o? Ja ci chmielu dorzucę tyle, że starczy ci na cały miesiąc na te zestawiki, co? Albo dobra, zróbmy chociaż tak na 2 dni, co? Na 2 dni, może ludzie zaczną brać. Chmielowa oferta, chmielowy zestaw, headstopper, 2 shake'i i 5 chmielu. Kurwa, przestaniesz myśleć. Cześć, nikogo za mną nie ma. Chyba nie ma. Słuchaj. Wiem, że nie wygląda za poważnie w twoich oczach, ale myślę, że to miałoby jakiś sens. Ludzie by zaczęli brać chmielowe zestawy. Czy ty chcesz robić ludzi narkomanów chmielowych? Czy ty chcesz, żeby oni sobie chmiel wstrzykiwali? Legalny, ogarnę ze szpitala jeszcze tą morfinę i połączę to z chmielem. Będzie legalny chmiel, znaczy medyczny chmiel. Ej, ale morfiny to ty nie wciągaj w to. Dobra. No to sam chmielik, zobacz na takie szczęście. Zobacz. To ma ręce i nogi, mówię ci. Na pewno to się na pewno uda. Możemy spróbować, ja mogę od ciebie odkupić ten chmiel. Dobra, to muszę pojechać najpierw do mojego mieszkania, wziąć cały pierdolony chmiel. Zainwestuję w to. Nie masz to.
Ile ty masz tego chmielu? Z kilogram. Kurwa, pokusi kilogram chmielu. No to po co? Właśnie po takie rzeczy jak to. To jest, wiesz, pieniądze zamrożone. W chmielu. Mhm. Zapiszę to. Poczekaj. Czy ty myślałeś, że chmiel to kryptowaluty? Czy tobie ktoś powiedział o Bitcoinie i ty stwierdziłeś, że kurwa, w sumie chmiel możesz przynajmniej dotknąć do tego Bitcoina? Nie. I ty stwierdziłeś, że ty kupisz chmiel? To nie tak. To nie był preorder nowej kryptowaluty. Po prostu ktoś ci sprzedał stary chmiel, on się psuje. Nie. Włożę go do lodówki, to jest chmiel investation. Inwestycja zwrotna. Inwestycja wsteczna. Zrób taką specjalną ofertę, powiedzmy na jutrzejszy dzień, zobaczymy ile tego zejdzie. Dobra, ale poczekaj, ile ty chcesz za ten chmiel? Bo ja ci zapłacę za ten chmiel. Ze sprzedaży. Nie, dobra, ja ci po prostu z góry zapłacę za ten chmiel. No to dogadamy się jeszcze, za na przykład nie wiem ile ci schodzi dziennie zestawów. Tak mniej więcej? Stary, myślisz, że ja to kurwa liczę? No dobra, to ci po prostu przywiążę. Ja ci przywiążę z 200 geta i będziesz dorzucał 2 sześćki chmielu do zestawu. Za 200 geta bym na przykład chciał... 5 koła. No, daj numer konta chmielarz. Jasne. A nie masz może gotówki, wiesz, bo to trochę nielegalne. O kurwa. Ty chmielarz. Czekaj. Poczekaj, zaraz przyjdę z pięcioma. Jasne. Żeby nowy imperium się rozrasta. Wow. Ty wiesz co? Jednak się troszeczkę pomyliłem, bo ten chmiel jest troszeczkę droższy, wiesz? Mhm. Jakby było 8 koła, to byłoby wręcz idealnie. Ale ja mam jedno pytanie. Czy ty aby przypadkiem nie jesteś hazardzistą? Nie, jestem bardziej jakby chmielarzem, chmielnistą. Bo wydaje mi się, że ty chcesz 8 tysięcy, żeby kupić 4 zdrapki. Nie. Raczej się tylko zdrapałem jedną zdrapkę i to był błąd. Nie z takich. Ja robię tylko dobre inwestycje, wiesz? Trochę chmielu w tą, trochę chmielu w tamtą. Kurwa, nie mogę. Czyli nie inwestujesz w zdrapki? Co? Nie chodzisz. Nie. A nikogo za mną nie ma? Nie, tylko ściana. Ściana, dobra, zapiszę. Tylko ściana. No, słuchaj. Dobra, chmielasz. No. 8 tysięcy. No. Czekam na mój chmiel jutro. Jutro o godzinie 18:33, 22 sekundy. Jeżeli się spóźnisz, to koniec. Może być problem, że będę daleko na lotnisku, ale najwyżej po prostu przyniosę ci w dzień, dobra? I jakiemuś pracownikowi zostawię. Mm-hmm. Możesz ich poinformować o tym. Siema, Diamond. Cześć. O, widzę, kuj, poznałeś Diamonda. Właśnie robimy inwestycje. Kupiłem od niego 200 gramów śmiechu. To zielona meta, jak on mówi. Zielona meta. Co to jest, kurwa? Jakieś głosy mam. Co jest grane? Słyszałeś to? Nie. Wyrocze się do mnie odezwała. Dobra, ja muszę lecieć. Będę w dzień, poinformuję pracowników. Co jest, kurwa? Gdzie jest moja fura, ojejku? Szybko do wyroczni, pochmiel. Ja pierdolę, co to było?